Hello? Film, który zaraz zobaczycie, opowiada o tragedii, jaka spotkała piątkę młodych ludzi. Ale nawet jeśli ci żyliby już o wiele, wiele dłużej, prawdopodobnie i tak nie byliby w stanie ogarnąć szaleństwa i makabry, jakie przyszło im zobaczyć tego dnia. Dla nich zwykła letnia wycieczka przemieniła się w makabryczny koszmar. Wydarzenia tego dnia miały doprowadzić do odkrycia jednej z najbardziej kuriozalnych zbrodni w historii Ameryki, teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Tak rozpoczyna się debiut reżyserski Coopera z 1974 roku, w którym to dane jest nam zetknąć się z ikoniczną dzisiaj w kinie popularnym postacią Leatherface'a po raz pierwszy. Film, który pod wieloma względami szokuje do dziś, a co najmniej wywołuje niemałe zaskoczenie. Czy to zabiegami montażowymi, pracą kamery, ścieżką dźwiękową czy narracją. Szczególnie gdy oglądany po raz pierwszy. To surowa, niskobudżetowa opowieść o piątce przyjaciół, którzy wybierają się na wycieczkę w celu odwiedzenia grobu dziadka dwójki z nich, Sally oraz jej poruszającego się na wózku brata Franklina. Okoliczne groby ktoś jednak zbezcześcił, wyciągając z nich przegniłe zwłoki, a droga do domu z urokliwym jeziorem, do którego jednak żadne z nich nigdy nie dotrze, zaczyna się niemiłosiernie w teksańskim upale i smrodzie pobliskiej ubojni krów dłużyć. W dodatku nasi bohaterowie zabierają ze sobą autostopowicza, który swoim niepokojącym zachowaniem doprowadzi do tego, że grupka przyjaciół szybko się dziwaka pozbędzie. W końcu jednak młodzi ludzie docierają do zrujnowanego domostwa, gotowi na wakacje w jakże uroczych teksańskich okolicznościach. To mniej więcej tak rozrysowuje się pierwszy akt jednego z najsławniejszych filmów gatunkowych, Kamienia Milowego, który zredefiniował pojęcie horroru. Teksańska masakra piłą mechaniczną w ogromnym stopniu przyczyniła się do powstania nowego subgatunku – slashera. Slasherowe elementy pojawiły się już choćby w hitchcockowskiej Psychozie z 1960 roku. Z kolei 4 lata po premierze teksańskiej masakry fundamenty slashera zostały już solidnie usadowione, a następnie zapieczętowane w Halloween Johna Carpentera. Opisy początkowe sugerujące nam, że teksańska masakra jest po części historią prawdziwą lub też opartą na danym wycinku z rzeczywistości, wcale jednak nie przedstawiają makabrycznych faktów. Film jest luźno inspirowany postacią zabójcy Eda Gaina, zwanego rzeźnikiem z Plainfield, u którego zdiagnozowano schizofrenię. Ale żadne mordercze zdarzenia ekranowe nie mają precyzyjnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Za pomocą tego quasi-dokumentalnego wprowadzenia reżyser zaciera ślady pomiędzy fikcją a rzeczywistością, co w przyszłości będzie chętnie przez twórców filmowych w gatunku wykorzystywane, choćby w Blair Witch Project czy Paranormal Activity. Teksańską masakrę piłą mechaniczną nakręcono zaledwie w 31 dni, pracując na planie nawet po 18 godzin dziennie. W Teksasie, gdzie temperatury sięgały często powyżej 38 stopni, co doskonale da się również odczuć na ekranie. Intensywność i tempo pracy oraz niski budżet nie sprzyjały wygodzie aktorów, którzy często nagrywanie co bardziej fizycznie wymagających scen kończyli poobijani, przegrzani, przemęczeni i wyraźnie zniechęceni do dalszych działań. Kiedy film Coopera ujrzał światło dzienne, okrzyknięto go jednym z najbrutalniejszych horrorów w historii kina. Przewrotnie jednak trup wcale się u Coopera nie ściele gęsto, a krew nie zalewa litrami większości scen. To jednak nie w epatowaniu gore, choć i to w narracji reżyserskiej wówczas debiutant wykorzystuje świetnie, największa jest siła teksańskiej masakry. A raczej w jej surowości, szaleństwie, ale i sugestywności. Te trzy elementy wzajemnie się przeplatają, tworząc mieszankę nie do podrobienia. Produkcję, która zadziwia swoją oryginalnością nawet dzisiaj. W czasach, gdy teksańska masakra piłą mechaniczną została przewałkowana nie raz, nie dwa,
i nie trzy razy przez popkulturę. Przy czym mała ilość stricte brutalnych czy też drastycznych scen w filmie nie była powiązana z artystyczną koncepcją reżysera, a czymś o wiele bardziej prozaicznym. Otóż Hooper liczył na to, że filmowi uda się uzyskać niższą kategorię wiekową, co mogłoby zwiększyć zarobki teksańskiej masakry. Jednak reżyser szybko został sprowadzony na ziemię. Obraz już na początkowym etapie otrzymał tak zwaną R-kę, ale to nie przyczyniło się do finansowej kraksy niskobudżetowego slashera, gdyż film szybko okazał się kinowym hitem. Wielkim hitem. Przy budżecie 170 tysięcy dolarów zarabiając światowo ponad 30 milionów dolarów i stając się przy tym najbardziej rentownym filmem niezależnym do czasu Halloween Johna Carpentera z końcówki lat 70. Ten z kolei przy budżecie sięgającym 325 tysięcy dolarów zarobił jeszcze więcej, bo łącznie ponad 60 milionów dolarów. Krwawy znak na samochodzie, który nigdy nie znajduje wyjaśnienia. Pijany mężczyzna wylegujący się przy cmentarzu, wykrzykujący w alkoholowej malignie, że on wie, co tu się dzieje. On widzi to, co starają się ukryć inni. Fascynacja małym nożem i skutkujące nią tymże nożem zabawy. Świeżutkie barbecue na stacji benzynowej. Konsumowane, żółte i przetrzymywane w ustach przez jednego z bohaterów, soczyste, smażone mięso. Ubojnia krów, smród unoszący się w lepkim powietrzu, teksańska duchota, pot, brud, niedopowiedzenia. To wszystko pochłania ekran już w pierwszym akcie, jawnie sugerując nam, dokąd cała ta historia zmierza, jednak nigdy nie mówiąc tego wprost. I choć wiemy, jak to się skończy, to nie to przecież jest w teksańskiej masakrze najważniejsze. Wiedza odbiorcy w tym przypadku nie jest zabójcą ekranowej frajdy. Proste sugestie pojawiające się na ekranie nie są przez to mniej istotne. To one tworzą tu klimat, to one generują napięcie, ale i one sprawiają, że film Hoopera jest tak oryginalny. Bo choć ten nie ukrywa swoich zamiarów, to i nie stawia na dosłowność. Jednocześnie ostatni akt to już totalna, szaleńcza jazda bez trzymanki. Z ikoniczną dla historii horroru wariacką, drapieżną, opętaną wręcz kolacją. Z fenomenalnymi kadrami, agresywnymi zbliżeniami na twarz i oczy przerażonej sali, nadającymi całej tej groteskowo-komiczno-horrorowej jeździe odpowiedniego rytmu i płynności, czy wyśmienitą scenografią. Hooper zazwyczaj jednak pozwala historii wybrzmieć pomiędzy słowami, w niepokojących kadrach, dziwnych zachowaniach, niejednoznacznych komentarzach. Za złoczyńcami teksańskiej masakry nie stoi tu żadna ideologia. Ojciec i dwóch synów, potężny fizycznie Leatherface i drobniejszy, choć o wiele bardziej nieprzewidywalny, autostopowicz oraz lewitujący na pograniczu życia i śmierci, słabowity już i raczej aktualnie mało szkodliwy dziadek. Co ciekawe, jeszcze żywy i nieświadomy czekającego go końca Franklin nazywa Wanie autostopowicza Drakulą. Później zaś to senior rodziny spija podczas wieczerzy z naciętego palca sali. Ten Hooper zdecydował się naciąć aktorce faktycznie krew. Po czym ożywa czy też nabiera sił witalnych. To po prostu spaczeni kanibale, zezwierzęceni, chorzy ludzie żyjący w miasteczku bez przyszłości. Sam kontekst społeczno-polityczny jest u Hoopera równie ważny. To film narodzony w czasach niepokoju i niestabilności, odbicie lęków społeczeństwa. Nasi kanibale nie mają więc perspektyw. Być może są znudzeni, być może posiadają inne, błahe powody na swoją brutalność. Od po prostu banalność człowieczego zła. Ludzie zamieniają się tu miejscami ze zwierzętami. Po raz kolejny widoczny jest też tu ten prowegetariański motyw, ale i przypomnienie tego, jak bardzo okrutny potrafi być człowiek i jak często okrucieństwo nie przynosi mu szczególnego trudu, ani też nie wymaga poświęcenia mu zbyt wielu zbędnych myśli. I w taki sposób nakręcona w pierwszej połowie lat 70. teksańska masakra piłą mechaniczną okazuje się jednym z najbardziej prowegetariańskich filmów w historii. Począwszy od powracającego wątku rzeźni przez swoistą zamianę ról. Ludzie jako zwierzęta, a zwierzęta jako ludzie. Tu choćby świetne fragmenty z wchodzeniem do domu przyszłych oprawców, gdzie bohaterowie jeden po drugim giną. Bez fanfar. Ot tak.
właśnie teraz. Jakby bez wpływu na swój los, jakby sunąć bezwolnie na taśmie przemysłowej ku swej zagładzie. Aż po ostatnią scenę z ciężarówką wiozącą bydło, pod której kołami przewrotnie ginie, narzekający wcześniej na to, że pistolety ubojowe zabrały mu pracę w rzeźni autostopowicz. A sympatyczny, ułomny i jakże ze swoją piłą mechaniczną czy młotkiem pod ręką zabójczy Leatherface, którego nigdy nie ujrzymy bez jego ukochanych masek, stworzonych z twarzy jego ofiar, pokracznie kaleczy się piłą mechaniczną w nogę. Zaś Sally w końcu udaje się uciec przy dźwiękach szaleńczego tańca rozpaczy Leatherface'a oraz własnego, histerycznego śmiechu. Oznaki ulgi, czy może sygnału nadchodzącego, wtłaczającego się w jej umysł szaleństwa. Napisany i wyreżyserowany przez Toba Hoopera film nie został zbyt dobrze przyjęty przez krytyków w momencie premiery. Jego emisji zakazano również w kilku krajach ze względu na brutalne treści. Obecnie traktowany jest jako jeden z najlepszych i najbardziej wpływowych horrorów, slasherów wszechczasów. Do dzisiaj we franczyzie ukazało się łącznie 9 filmów, 2 gry wideo oraz komiksy. Sam Ridley Scott zaś przyznał, że teksańska masakra była dla niego inspiracją przy obcym ósmym pasażerze Nostromo z 1979 roku. O debiucie Hoopera możemy też usłyszeć w jednym z utworów zespołu Ramones, zatytułowanym Chainsaw. Joey Ramone, wokalista, napisał tę piosenkę po tym, jak obejrzał film Hoopera. Ekranowa Sally to z kolei slasherowe wprowadzenie do Final Girl, którą w pełnej krasie zaobserwujemy w postaci Laurie Strode, odgrywanej przez Jamie Lee Curtis w Halloween. W teksańskiej masakrze piłą mechaniczną samo oczekiwanie na zagładę, tragedię czy unicestwienie jest często o wiele bardziej ekscytujące niż obserwacja wspomnianego końca. A gdy brutalność już się dzieje, jest bardzo naturalistyczna, łatwa do wyobrażenia i poczucia jej na naszej własnej, bezpiecznej i niesponiewieranej skórze. To samo z otoczeniem. Smak, zapach, tekstura, kości agresywnie chrząkające pod dłońmi leżącej na nich bohaterki, ubrania lepiące się do ciał, tępe uderzenie młotkiem w głowę, nadzianie na wystający hak. Wracając na chwilę do kości, te były autentyczne, podobnie jak niektóre martwe zwierzęta pojawiające się w debiucie Hoopera. Teksańska masakra to histeria, przekraczanie granicy obłędu. To krzyki, jęki, wrzaski, mruki, wariackie piski. To doskonałe, bo skromne wykorzystanie muzyki i zrezygnowanie z niej w wielu zwrotnych momentach. Jak pierwsza scena zabójstwa, w której brak jakiejkolwiek podbudowy muzycznej. Zamiast tego jest cisza, spokój i lekki niepokój. Pośród których śmierć zdarza się od tak. Zwyczajnie. Film Hoopera to przykład produkcji, której ograniczenia niskiego budżetu wyszły tylko na dobre. To kino exploitation, pełną, brutalną i zdeprawowaną gębą. To w końcu realizm i naturalizm oraz reprezentacja najgorszego, co tkwi w ludziach, czy też nieludzkich zwierzętach.